Okej. Jako, że się okazało, że filmik trwa 7 minut z kawałkiem, jeszcze będę musiał coś wyciąć, więc stwierdziłem, że zagramy sobie jeszcze jedną arenę. Arenę, no. Desert Storm. Więc gramy sobie jeszcze jeden. Szukamy. To szuka krótko, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów. Najważniejsze, żeby znaleźć meczyk i żeby sobie zagrać. Ja oczywiście dzisiaj już otwierałem. Tutaj mamy jednostki. Tak ogólnie patrząc, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chcę po prostu dwa mecze pocisnąć. Ok. Ja jestem tym, tak? Ok. Jeszcze został ten. Teraz będziemy jechać z prawej do lewej. O ile ten gościu zaakceptuje, bo jak nie, to super. Ok, zaakceptował. My weźmiemy sobie teraz tak. Airborne pierwsze. Później weźmy sobie. Weźmy sobie standardowo. Ok. Ja już jestem gotowy. Ok. Trzeba będzie popatrzeć na falę, bo nie wiem, czy ten. On musi uważać na tych niewidzialnych jednostki. Okej, jedziemy. Fajnie by było. Fajnie. Śmieszne jest to, że w jednostki Terran, rasa Terran ma znaczek taki jak gra w ogóle cała, ale okej. Od razu Build Detector. Okej. Ja mam chwilę. Gość będzie później. Ja mogę sobie spokojnie zrobić tak. Dwóch medyków chciałbym. Niech będzie. Trzech medyków i tych kilku. Ok. Oni tam mają kilka tych. Ja nie rozumiem, dlaczego nasz jeden. Ciekawe, ciekawe. My zaraz wchodzimy. Okej. Okay. Już nie zdążymy, więc tutaj spokojnie. Okej. Okay. I teraz lecą nasze jednostki. Oczywiście nasze jednostki są dość dobre przeciwko jednostkom tym. Fuck, nie mam niewidzialnego. Fuck, widzicie? Oni mają komandosa, który jest niewidzialny. I Build Detector. Okej. Widzicie? Ten komandos jest tutaj niewidzialny i on będzie nam killował jednostki, więc to będzie trochę lipa. To są nasze jednostki? Okej. My zaraz będziemy tutaj mass produkcję 1300 od razu. Okej. Zaraz my będziemy. Okej. Dodajmy sobie dwie jednostki. A, już myśmy poszli. Widzicie, oni robią same niewidzialne jednostki, więc my mamy trochę przesrane. Okej. Lipa, 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 lipa. Oni są mocniejsi. Chwilowo są mocniejsi. Ja muszę dodać. Ile mamy w ogóle dostępnych? Maximum tech point for the battle. Jeszcze 4 zostały nam. Okej. Nasi obserwatorzy są dostępni. Jak nie zginął, będzie dobrze. Jak zginął, to trochę lipa. Frenzy. Okej. Problem jest taki. A, nie, dobra. Te jednostki przeszły dalej. Gość naprawdę kieruje. Więc jest spoko. Mamy już więcej kasy. Oczywiście. Nasze jednostki zaraz pójdą. A ja już idę w Sentinele. Gdzie są Sentinele? Tutaj są Sentinele. 1600.
Super. Jeszcze nie. Okej, okay, teraz pierwszy Sentinel jest. Pierwszy Sentinel, spoko. Ten, co nawala. Okej. Okay. Rzucimy tutaj nasze jednostki. Okej, okay. I to trzeba po prostu rzucać, jak tylko będziemy mieli możliwość. Gość już robi Sentinely, widzicie? On ma dobry build, powiedzmy, na mnie. Bo ma tych... tych z łukami. To przeciwnik rzuca na ten. Dobrze widzieć. Okej, okay, zostaliśmy zbombardowani, nic nie szkodzi. Okej, okay, pierwsze ulepszenie i drugie ulepszenie leci. Mamy jeszcze dwa, więc... A nie, jeszcze nie mogę. Okej. Okay. Lecimy dwa sentinele. Okej, okay, teraz czekamy na punkt, bo punktu nam brakuje. Teraz będziemy chyba dwa potrzebowali punkty. 1900, więc to jest takie, wiecie, w miarę spoko. Jeszcze tylko wystarczy nam, żebyśmy przeżyli. Tutaj ten gość dobrze kombinuje, dobrze kombinuje. Ci goście są dobrzy przeciwko tym mechanicznym. Tak mi się wydaje. Zaraz później sobie zobaczymy. Ale mówię, chcę jeszcze jeden mecz zrobić. Bo... jak to się nazywa? Bo... No. Ponieważ... o, dostaliśmy kasę. Ponieważ tamten filmik trwał tylko 5 minut. Nie, sorry, 7 minut. Więc no, bez sensu troszkę. Lecimy, tutaj niedługo będzie ten. Nasze jednostki na pewno przeszło. Tutaj widzicie. Dorzućmy sobie tutaj. I czekamy na 1900. I w końcu przejdziemy sobie, spuszujemy ich chociaż. O, sorry za to klikanie, bo nie przeuważyłem. Tak sprawdzam co chwilę. 18. Tutaj coś jest. Trochę przepychamy się, więc to jest w miarę spoko. Mangonelle są trochę silne, powiedzmy. Super. Dostaliśmy kasę. Jeszcze nie. Powinniśmy to wygrać. Sorry za to, że te chodzenie i tak dalej, bo jest teraz przygotowuję się do tego. Tutaj widzicie. Statystyki mówią, że mamy trochę problem. Potrzebujemy antypowietrznej kawalkady. Nasi idą, więc powinniśmy trochę powietrza dostać. Problem jest taki, że oni mają dużo mocniejsze jednostki. Widzicie one to są większe. A nie, dobra, to był skill. Okej. Okay. Nasze wieżyczki. Ha. Już myślałem, że to jakaś nowa jednostka, ja nic o niej nie wiem. Rzućmy kolejne te. Jest problem, bo nas spuszowali i to tak fest. Ja nie dostałem żadnych kasy. Co by tu zrobić? Kolejne dorzucamy. Niestety nie mam innych jednostek, więc ciężko mi po prostu... To teraz my, okej, okay, dobra. Oni teraz nasz... może się uda. Okej, okay. Rzucam tutaj. No nic, nic, niestety nie zrobię. Nasze jednostki lecą naprzód, ale sami widzicie. Jesteśmy w słabszej sytuacji. Ja nie mam Mangonelli, tak, nie mam Mangonelli. Gorilla się nie nadaje. Inżynier przydałby się. Chociaż zróbmy dwóch inżynierów. Z tego powodu, że inżynierowie to są tacy lekarze dla tych. Jak ich trochę zrobimy, no to będziemy mogli coś tam poradzić. Niestety, widzicie jaką oni nas siłą. No bo będzie moja pierwsza porażka na filmiku. Tak mi się wydaje, że to będzie pierwsza porażka, bo...
bo nie widzę tego, jak to za bardzo mielibyśmy wygrać. Mam full upgrade na tutaj. Nie mam punktów dodatkowych, więc tak naprawdę nie mam ten. Oni... Massive Strike. Nie mam Massive Strike'a. A, on rzucił Massive Strike'a. Uuu. A to mi się podoba w takim razie. Bane'y. Te, takie, co się rozkwaszają. Oni wystarczy, że teraz nam ubiją troszeczkę wieżyczkę. I jesteśmy w tyłku. Bierzemy tutaj dwa. Dorzucimy jeszcze to. Okej. Dorzućmy. Jeszcze to dorzućmy. Okej. Nasze jednostki... Teoretycznie mamy mniej. Dostaliśmy skilla. Oni mają więcej jednostek. Teraz my mamy więcej jednostek. Kurczę, takie szarganie nerwu. Jak to będzie? Dostaliśmy. Super. Dostaliśmy, ale bardzo mało. Więc to nie powinno być problemu. Dodajmy sobie kilka jednostek. Massive Strike. Jesteśmy teraz w tyłku. Bo tamte... Massive Strike kosztuje naprawdę gigantyczną... ten. Czyli po prostu Massive Strike przechylił naszą szalę na zwycięstwo. Bo tak naprawdę on nie ma nic do powietrza, a tu same powietrzaki latają. Ja tu sobie dorzucę jeszcze ten. Ok. Dojdzie nam 4 nowe jednostki. Mamy 51 jednostek. Nasze... Co to jest to? Chciałbym wiedzieć. No nic, no nic. Jak to zrobić? Mamy 50 do 70. Jeszcze na moje jednostki są używane skille. Nie, nie widzę tego za bardzo. Nie widzę tego i to tak fest nie widzę. Jeszcze dodajmy. Nie, nie możemy, okej. Dorzućmy sobie tutaj. Fakt, te ptaki zostaną okaleczone. Kurde, no nie widzę, nie widzę. No dobra, sorry, że tak się powtarzam z tym niebiżem. I teraz widzicie. Ostatnie fale tak naprawdę idą, bo oni mają same najlepsze jednostki, a ja mam z tych jednostek tylko tą jednostkę. No i co ja mam zrobić? Ja nic nie zrobię. Mamy tych dwóch. Ja nawet nie wiem, czy oni są na tyle dobrzy, żeby można było ich puścić. Ostatnia fala. Tak, ostatnia fala. Dorzućmy sobie jeszcze jednego. A, to nasi już poszli, widzicie. Nic to nie da tak naprawdę, jak nie mamy, nie użyjemy w dobrych momentach skilli. O! Ejjjjj, to jest tyłek, a nie gra. No dobra, pierwsza przegrana na filmiku, powiedzmy sobie szczerze. Napiszmy GG. GG. Wyślijmy. Ok, emotes. My mamy 4 jednostki, oni coś koło 120. Tak jak mówię, nie widzę tego. Ok, tu jest 2 i tu jeszcze jedno, dorzućmy sobie już takowo, czego by nie. Widzicie, oni mają taką przewagę, że oni sobie już robią co chcą, a ja nie jestem w stanie nic zrobić, więc to będzie na tyle. To po prostu poskładam te dwa filmiki, bo nie chcę po prostu wrzucać wam 7-minutowego filmiku bez przesady. Pierwsza porażka na filmiku. MVP dostał jakiś Gladiarius, czy jak on tam się nazywa. Jak widzicie, dostajemy troszkę mniej expa za przegraną. No ale mówi się trudno i jedzie się dalej. Zagrać 5 gier, no to spoko. Dobra. Pierwsza przegrana. Jeszcze możemy przegrać 2 razy. I ta talia zniknie. Kompletnie zniknie, także ja z wami się żegnam. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę. Jeżeli nie, łapka w dół. Piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie coś napisać. Tak jak mówiłem, nie wiem, czy zostawię tam te outro, bo mówiłem, że zostawię, że ten, żebyście zostawali łapki, który który z trybów najbardziej wam się podoba i ten tryb postaram się grać częściej. Dla siebie będę grał Death Strike'a, bo to w tym momencie jest mój ulubiony tryb. Dla was mogę grać Rankedy, mogę grać Quick Play'e versus komputer, tylko nie wiem po co. Tutaj widzicie,
wszystkie questy, wszystko jest, także do zobaczenia, trzymajcie się, miłego dnia, łapki w górę, łapki w dół, w zależności od opinii, do zobaczenia i miłego dnia, na razie. Yeah.